Witam Państwa serdecznie. Wiemy, że udary mózgu są trzecią najczęstszą przyczyną śmierci Polaków. Są też głównym powodem niepełnosprawności wśród dorosłych osób. W ostrej fazie udaru mózgu liczy się czas, czyli okno pomiędzy wystąpieniem objawów a podaniem leczenia. To okno wynosi 4,5 godziny. Tyle właśnie czasu mają służby ratownicze oraz lekarze w szpitalnych oddziałach udarowych, żeby zastosować leczenie trombolityczne. To właśnie dzięki temu leczeniu można uratować życie pacjenta oraz uchronić go przed trwałą niepełnosprawnością. Niestety, w Polsce tylko 11% chorych udaje zmieścić się w oknie czasowym i otrzymać leczenie trombolityczne. Oczywiście są to dane sprzed pandemii. Możemy przypuszczać, że problemy w funkcjonowaniu szpitali wynikające z epidemii koronawirusa znacznie pogorszyły te statystyki. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak usprawnić działania służb ratowniczych podczas pandemii i nie tylko, w taki sposób, aby jak najwięcej Polaków, którzy doznają udaru mózgu, uchronić przed niepełnosprawnością. Moimi gośćmi są Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Krzysztof Wilczek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Michał Karliński, specjalista, neurolog. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie skieruję do doktora Karlińskiego. Panie doktorze, jakie są priorytety postępowania w przypadku podejrzenia udaru mózgu i jakie są najnowsze rekomendacje leczenia ostrej fazy udaru mózgu? Więc wydaje mi się, że to, co trzeba powiedzieć przede wszystkim, to to, że musimy na początku być w stanie wysunąć podejrzenie udaru mózgu. To, czy później on zostanie zweryfikowany pozytywnie czy negatywnie, jest już rzeczą wtórną. Natomiast cały łańcuch musi zainicjować tak naprawdę nie lekarz czy nie służby ratownictwa medycznego, tylko pacjent i jego rodzina, którzy muszą być w stanie rozpoznać objawy, których doświadcza pacjent, jako objawy mogące odpowiadać udarowi mózgu. Natomiast później cały łańcuch już musi przebiegać w sposób bardzo płynny i bardzo szybki, tak żeby rzeczywiście, jak pani powiedziała, ta zwłoka od czasu wystąpienia objawów, bądź w przypadku pacjenta, u którego nie wiemy, kiedy zachorował, czyli wtedy od czasu, kiedy był widziany po ostatni zdrowy, wynosi nie więcej niż 4,5 godziny od zachorowania do momentu ewentualnego rozpoczęcia leczenia. I tu jeszcze jedna bardzo, bardzo, bardzo ważna uwaga. Otóż to nie oznacza, że leczymy do 4,5 godziny i jest to dla nas zawsze sukces. Tak naprawdę im wcześniej wdrożymy terapię, tym większa będzie jej skuteczność i tym większej liczbie chorych będziemy w stanie pomóc, zmniejszając ryzyko niepełnosprawności. I jeszcze może też jedna rzecz na marginesie, która być może Państwa zaskoczy i to zaskoczy akurat pozytywnie, co jest dość rzadkie w dzisiejszych czasach, zwłaszcza w związku z pandemią COVID. Otóż dane, które są publikowane przez NFZ pokazują, że jeżeli chodzi o odsetek pacjentów leczonych trombolitycznie, wpływ pandemii nie był aż tak negatywny, jak się wszyscy tego mogliśmy spodziewać. Tak naprawdę odsetek leczonych pozostaje na dość zbliżonym poziomie. Inną kwestią jest to, że być może część pacjentów, którzy mają lżejszych udarów mózgu, po prostu nie zgłasza się na czas do szpitala, bądź nie zgłasza się wcale, ale generalnie wskaźniki pozostały na podobnym poziomie i aktualnie jest to około 14% wszystkich udarów mózgu, czyli całkiem nie najgorzej. Panie doktorze, wiemy, że to właśnie dyspozytor medyczny nawiązuje pierwszy kontakt z chorym lub z osobą wzywającą w jego imieniu pomocy. Jakie zatem pytania powinien zadać? Czego powinien się dowiedzieć? Myślę, że to, co powiem, jest rzeczą co najmniej oczywistą dla każdego dyspozytora czy ratownika medycznego, ale wydaje mi się, że warto ją powtarzać w nieskończoność. Udar mózgu, jeżeli chodzi o objawy osiowe, jest chorobą dość nieskomplikowaną w większości przypadków. Dlatego tak naprawdę stosowanie prostych algorytmów, czyli na przykład anglosaskiej skali FAST, gdzie F to jest twarz, czyli opadnięty kącik ust, A niedowład kończyny górnej ramienia, i S, speech, czyli mowa, zaburzenia mowy, zaburzenia artykulacji, czy zaburzenia rozumienia, wypowiadania treści. Tak naprawdę, jeżeli którykolwiek z tych objawów występuje w izolacji bądź w połączeniu z pozostałymi, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że ten chory doznaje właśnie udaru mózgu, zazwyczaj udaru mielokrwiennego, który możemy leczyć. I oczywiście objawy te powinny być objawami jednostronnymi, dotyczącymi połowy ciała pacjenta. Tyle byłoby o wytycznych. Porozmawiamy teraz o codziennej
praktyce. Czy dyspozytorzy medyczni oraz operatorzy 112 prawidłowo rozpoznają objawy udaru mózgu u pacjenta? Jak to wygląda z doświadczenia ratowników medycznych? O odpowiedź na to pytanie poproszę pana Piotra Dymona. Jeżeli chodzi o operatorów 112, to oni mają za zadanie głównie zlokalizować tę osobę, czyli wypytać o adres i co się dzieje i przełączyć się do dyspozytora medycznego i potem zaczynamy wywiad zgodny z algorytmem. Od kilku dni mamy w systemie SWDPRM taką możliwość, że można otworzyć formatkę, która pomaga zadawać pytania. Wiadomo, że tak jak pan doktor raczył wspomnieć, czas jest ważny, szczególnie czas rozpoznania tych objawów. Bardzo często zdarza się, że osoba, do której rodzina wzywa zespół ratownictwa medycznego, została znaleziona po nocy, czyli obudziła się z tymi objawami i ciężko jest określić czas rozpoczęcia tych objawów. Dlatego myślę, że dyspozytor powinien wypytywać o ten protokół FAST, czyli o te objawy takie najbardziej widoczne, opadnięty kącik, niedowład, jednostronne zaburzenia mowy. Ważna też jest przeszłość chorobowa, czy były jakieś objawy towarzyszące wcześniej nadciśnienie, bóle głowy. To pomaga określić, czy jest to udar zauważony w tym momencie, czy to jest choroba, która rozwinęła się w ciągu dłuższego czasu. I oczywiście porada dla tej osoby, co zrobić, zanim przyjdzie zespół ratownictwa medycznego. Te objawy są bardzo widoczne, dość obrazowe, z tym, że przebiegają bezbólowo. Ból w klatce, zawał mięśnia sercowego może takiego pacjenta obudzić, a niestety udary najczęściej przebiegają bezboleśnie i osoba, która go doznaje, może tego nie wiedzieć, szczególnie jeżeli śpi. I problemem jest właśnie określenie tego czasu rozpoczęcia objawów, żeby pacjenta jak najszybciej przetransportować do właściwego ośrodka. Czy to będzie leczenie zachowawcze, czy leczenie interwencyjne? Dziękuję. Według badań przeprowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycznym około 30% chorych jest przywożonych na szpitalne oddziały ratunkowe zbyt późno. Dlaczego tak się dzieje? O odpowiedź na to pytanie poproszę pana Krzysztofa Wilczka. Tutaj już poprzednicy wspomnieli, między innymi Piotr wspomniał o tym, że bardzo często do tych udarów dochodzi w czasie snu, w nocy. I myślę, że to jest jeden z powodów, taki czynnik, na który my nie mamy wielkiego wpływu. Tak? Natomiast jest jeszcze taki czynnik nasz ludzki, jako pacjenta. Pacjenci najczęściej drętwieje ręka, jest niewyraźna mowa, ale są to czasami objawy takie krótkotrwałe. One przechodzą. Dla nas, dla medyków, jest to wiodąca informacja, że coś zaczyna się dziać. Natomiast dla pacjenta, najczęściej starszych pacjentów, ta informacja, coś się działo, przeszło, nie ma tematu i dopiero kiedy te objawy zaczynają się pojawiać ponownie i one nie ustępują, dopiero zaczyna się szukanie pomocy. I to jest ten problem starszych ludzi, szczególnie samotnie mieszkających, że w momencie, kiedy już ktoś z rodziny zauważy, że ta osoba nie może wstać, nie może się ruszyć, nie może się wypowiedzieć, albo wypowiada się nielogicznie, tak? Dopiero zaczyna szukać interwencji gdzieś tam, czy to u lekarza rodzinnego, czy też dzwoniąc na numer 112. Natomiast no, nie możemy wtedy jakby zlokalizować tego czasu początkowego, który tutaj, jak pan doktor wspomniał, jest bardzo istotny, bo to jest 4,5 godziny. Tak naprawdę pierwsze 90 minut nam daje bardzo wysoki wskaźnik powrotu do zdrowia, więc ten czas jest bardzo cenny. Myślę, że te dwa czynniki powodują, że czyli ten czynnik zależny od nas, czyli to, jak się czujemy, jak potrafimy to o tym zakomunikować komuś, bo czasami nie, ten pacjent w tym początkowej fazie udaru nie jest w stanie nawet zakomunikować. I ten drugi czynnik niezależny od nas, czyli właśnie nieszczęsny sen, przebudzenie po śnie i taki pacjent, jak trafia na oddział ratunkowy, najczęściej jest pytanie właśnie o czas, kiedy to powstało. Zespół podaje informację, że objawy
są po przebudzeniu. Tak? Odpowiedź. Dziękuję panu bardzo za odpowiedź. O odpowiedź na to samo pytanie poproszę pana Piotra Dymona. No ja nie wiem, czy będę mógł dodać coś więcej niż kolega. Czas tutaj gra decydującą rolę i moment rozpoznania tych objawów. U osób takich w podeszłym wieku, tak jak kolega zaznaczył, bardzo często występuje może nie tyle niechęć do leczenia i do wzania pomocy, tylko takie trochę bagatelizowanie, bo jestem już w podeszłym wieku, bo no tak ma być. Wielokrotnie zespół ratownictwa medycznego wyjeżdża do pacjenta, który zgłasza ból w klatce, duszność, bóle kręgosłupa i na pytanie, od kiedy ta lewa ręka czy prawa ręka jest taka trochę słabsza, bo widać, że pacjent nie łapie, ta siła mięśniowa jest osłabiona, on mówi, a to już kilka dni, a to wie pan, no tak, tak już było. Przykład taki praktyczny, kilkanaście dni temu dostaliśmy wezwanie do bólu głowy i nadciśnienia. Kobieta około 78 lat. Od godziny 8 rano niedowład lewej ręki. Byliśmy u niej o 14 i na pytanie, od kiedy ma ten niedowład lewej ręki, to nie był niedowład taki niezauważalny, tylko no już asymetria siły była dość znaczna. Pani powiedziała, że właściwie od 8 rano, bo tak się obudziła. Ciśnienie rzędu 210 na 110, na pytanie, od kiedy ma takie ciśnienie, ona mówi, że tak już z pół roku. No i pytanie, dlaczego nie zgłosiła się do szpitala, lekarz POZ-u chciał panią skierować, a pani powiedziała, że nie było jeszcze tak źle. Ja mówię, to co z panią skłoniło, żeby teraz wezwać? Córka przyszła, nakrzyczała na mnie, bo złapałam lewą ręką garnek z herbatą i ten garnek upadł. Wtedy okazało się, że ten niedowad jest nie od 8 rano, tylko właściwie od kilku dni. Był duży problem ze znalezieniem miejsca na oddziale udarowym, pomimo tego, że nie były to świeże objawy. Nie było miejsca w kilku szpitalach. Po dojeździe do szpitala, który panią zdecydował się przyjąć, te objawy niestety rozwinęły się już na całą lewą stronę. Z asymetrią twarzy, zaburzeniami mowy, z niedowładem kończyny dolnej, z takim pobudzeniem psychoruchowym, czyli można powiedzieć, że nastąpił taki dorzut udaru. Czyli to, co kolega wspomniał i to, co pan doktor wspomniał, czas miał tutaj znaczącą rolę i też bagatelizowanie niestety przez osoby starsze albo osoby też w sile wieku, bo przeminęło, bo to było, bo to nie przeszkadza w życiu. Dopiero jak robi się już taki dramat faktyczny, to wtedy może się okazać, że na pomoc jest już za późno i wtedy już leczenie tylko zachowawcze. Dziękuję. Szybkie zgłoszenie i dojazd ambulansu do pacjenta to dopiero początek drogi. Jak duże znaczenie ma prenotyfikacja, czyli powiadamianie personelu szpitalnego o zbliżającym się pacjencie udarowym? O odpowiedź na to pytanie poproszę doktora Karlińskiego. Bardzo dziękuję za poruszenie tej kwestii, dlatego że jest to rzecz szalenie istotna, natomiast w warunkach polskich bardzo zmienna regionalnie i niestety w wielu miejscach działająca, jak to się mówi eufemistycznie, nieoptymalnie. Dlatego, że jeszcze nawiązując też do tego, co mówił pan wcześniej, pacjent z ostrym udarem mózgu powinien trafić tak naprawdę nie do każdego SOR, tylko do SOR albo do izby przyjęć szpitala dysponującego oddziałem udarowym. Mówimy tu o każdym pacjencie z ostrym udarem mózgu, zwłaszcza o pacjencie, który zachował w ciągu ostatniej doby, zwłaszcza o pacjencie, który potencjalnie mieści się w oknie terapeutycznym do leczenia trombektycznego czy trombektomii mechanicznej. Tutaj szpitalem z wyboru jest szpital dysponujący oddziałem udarowym. Nie każdy szpital powiatowy ma w swoich strukturach oddział udarowy i neurologiczny, natomiast pacjent, co do którego mamy mocne podejrzenie, że jest to udar mózgu, powinien a priori trafić do szpitala z oddziałem udarowym, nawet jeżeli jest to nieco dalej albo troszeczkę poza granicami administracyjnymi rejonu operacyjnego danego zespołu ratownictwa. Natomiast jeszcze jedna rzecz, też bardzo ważna, do której chcę nawiązać, to ci pacjenci znalezieni z zespołem neurologicznym po przebudzeniu ze snu. Aktualnie mamy też pewne możliwości, żeby spośród tej dość licznej grupy pacjentów, około 15-20% pacjentów z udarem mózgu, wyłuskać jeszcze tych chorych, którzy mogą być leczeni reperfuzyjnie, stosując bardziej zaawansowaną diagnostykę neuroobrazową, czy to rezonansu, czy tomografii perfuzyjnej. Natomiast co do samej prenotyfikacji, jest to rzecz, raz jeszcze powiem, szalenie ważna, bo daje nam szansę w warunkach wewnątrzszpitalnych, żeby przygotować na przyjęcie tego pacjenta. Tak, żeby rzeczywiście był dla niego rozłożony czerwony dywan i tak, żeby ścieżka od drzwi szpitala do pracowni tomografii, do igły
podającej lek była jak najkrótsza, i to jest jedna rzecz, a druga też jest taka, że dzięki tej notyfikacji, czyli dwustronnej rozmowie z zespołem ratownictwa, mamy szansę określić dodatkowo jeszcze, na ile musimy się spieszyć, na ile to jest pacjent, którego rzeczywiście potencjalnie możemy leczyć reperkusyjnie, a na ile jest to pacjent z udarem mózgu już poza oknem terapeutycznym, albo w ogóle jest to pacjent o małym podejrzeniu udaru mózgu i nie musi być aż tak szybko procesowany w SOR. To ma duże znaczenie, dlatego że w SOR w izbie przyjęć nic tak nie boli jak fałszywy alarm. Dlatego że jesteśmy jako neurolodzy udarowi nastawieni bardzo mocno na to, żeby postępować szybko z pacjentem z udarem mózgu, ale chcielibyśmy tak robić głównie w odniesieniu do chorych, którym rzeczywiście możemy pomóc tą naszą szybką ścieżką w SOR. Dziękuję. W takim razie poproszę o odpowiedź na to samo pytanie pana Piotra Dymona. W 100% zgodzę się z panem doktorem, że szybki przekaz informacji to jest jedna z kluczowych spraw w leczeniu. W województwie małopolskim, w którym ja pracuję jako ratownik, mamy takie procedury narzucone przez wojewodę, można powiedzieć, zalecenia. Każdy szpital, który posiada oddział udarowy, posiada telefon komórkowy, lekarz dyżurny ma telefon komórkowy przy sobie, na który zespół może bezpośrednio dzwonić z pominięciem izby przyjęć i wtedy rozmowa jest bezpośrednio z lekarzem dyżurnym i opisujemy te, przekazujemy objawy, czas wystąpienia teoretyczny lub faktyczny, jaki udało się zauważyć. Dodatkowo można lekarza wypytać lub on sugeruje dodatkowe leki, które mamy w karetce i możemy podać. Plus lekarz wie, że zespół przyjeżdża i na SOR-ze powiedzmy nie ma awantury, że przyjechaliśmy z pacjentem bez konsultacji. Czyli jest to konsultacja taka już bezpośrednio z lekarzem, który będzie tego pacjenta leczył i on doradza, czy pacjent ma trafić na oddział udarowy, czy to wystarczy zwykła neurologia, czy wystarczy SOR, gdzie nie ma konieczności tego pacjenta leczenia. Ale tak jak pan doktor raczył zaznaczyć, to są regionalne przyzwyczajenia lub regionalne procedury. Pomimo tego, że o ile pamiętam, Ministerstwo Zdrowia wydało dobre praktyki leczenia udaru, to nie wszędzie są one stosowane. Bardzo często zdarza się tak, że zespół dzwoni do dyspozytora i prosi, żeby dyspozytor przekazał na konkretny oddział udarowy informacje o stanie pacjenta. Według mnie to wydłuża trochę działanie, plus może wprowadzić niekompletne informacje. Dużo łatwiej według mnie przekazać bezpośrednio zespołowi informacje do lekarza dyżurnego, niż robić taki głuchy telefon i ktoś może coś pominąć. Mogą to być dość istotne kwestie, ale myślę, że w większości województw zaczyna to działać już tak jak powinno, czyli ta ścieżka jest jasno określona. No, nie można tego jeszcze nazwać procedurą w taką 100%, bo procedurą w ratownictwie jest jak na lekarstwo, ale takie wytyczne i ogólnie przyjęte zasady działania są stworzone po to, żeby pacjentowi pomóc, żeby on trafił do tego miejsca właściwego, docelowego, a nie był wożony na izbę przyjęć, gdzie nie ma oddziału udarowego, po badaniach potem przesyłany do innego szpitala. Wiadomo, że czas ma tutaj kluczowe znaczenie. Dziękuję. A z jakimi zatem problemami borykają się zespoły ratownictwa medycznego w procesie komunikacji ze szpitalnymi oddziałami ratunkowymi, gdy informują je o wiezionym pacjencie z udarem? Poproszę o odpowiedź na to pytanie pana Krzysztofa Wilczka. Ja myślę, że takim podstawowym problemem, z jakim borykają się z udarami względem szpitalnych oddziałów ratunkowych, jest problem, że nie we wszystkich szpitalnych oddziałach ratunkowych, szpitalach, gdzie te SOR-y są również oddziały udarowe. Tych oddziałów udarowych jest, ja mówię tutaj o swoim rejonie Śląska, jest mało. I to jest podstawowy problem. Oczywiście w momencie, kiedy rozpoznajemy objawy udaru, rozpoznajemy ten udar jako zespół ratownictwa medycznego, mamy tą możliwość, oczywiście wcześniej komunikujemy się z dyspozytorem, otrzymujemy informację, że na oddziale na przykład najbliższym udarowym nie ma miejsc, mamy możliwość wezwania LPR-u, tak? Czyli ten pacjent może trafić gdzieś do oddalonego szpitala też w równie szybkim czasie. Natomiast problem jeszcze, jeśli chodzi o SOR-y, tutaj pan doktor i pan Piotr poruszali ten temat rozmów, tak, z lekarzem dyżurnym oddziału udarowego. Natomiast jest jeszcze jeden problem. SOR-y posiadają tak zwany triaż.
ile ta rozmowa zespołu ratownictwa medycznego jest lekarzem oddziału darowego, jest pomijany jakby ten pierwszy czynnik, do którego trafia ten pacjent, czyli ten triaż, czyli ten SOR tak naprawdę. Bardzo często, oczywiście w natłoku pracy, ta komunikacja nie idzie zwrotna w kierunku właśnie tego triażu ze strony lekarza oddziału udarowego. Bardzo często zdarza się tak, że my jako zespół ratownictwa medycznego przyjeżdżamy, czekamy w kolejce, bo SOR nie wie o tym, że mamy przyjechać. Bardzo często gdzieś oczywiście w natłoku tej pracy dyspozytorskiej ten dyspozytor też nie powiadomi tego SOR-u. I myślę, że to jest największy problem, z którym spotykamy się i ze strony pracy, jakby SOR-u, tego triażu, i ze strony zespołu ratownictwa medycznego. Ta komunikacja już jest dużo lepsza, ale jeszcze brakuje to co Piotr wspomniał, tych wytycznych takich ogólnopolskich, nieregionalnych, które by obowiązywały w każdej placówce. Bardzo dziękuję. Jakie zatem czynności powinien wykonać zespół ratowniczy, który transportuje pacjenta z udarem? O odpowiedź na to pytanie poproszę pana Piotra Dymona. Wywiad, badanie pacjenta, tych podstawowych objawów. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zespół przekazywał pacjenta do wszelkiego oddziału ratunkowego z jakimkolwiek schorzeniem, nie przeprowadząc maksymalnie pełnego wywiadu od rodziny, jeżeli takowa jest, od osoby chorej, jeżeli jest taka możliwość, i nie opisanie tego w karcie medycznej żywności ratunkowych. Przywiezienie pacjenta, o którym nic nie wiemy, bo jest nieprzytomny, się też bardzo często zdarza, jeżeli to jest osoba znaleziona w pustym domu albo gdzieś na ulicy, ale jeżeli jest możliwość wypytać rodzinę, od kiedy ta osoba ma objawy, albo samą tą osobę wypytać, jeżeli jest możliwość się z nią porozumieć, no to są kluczowe działania przy takim pacjencie. Maksymalne wykorzystanie wszystkich możliwości badania pacjenta, czyli wybadanie wszystkich parametrów, które są możliwe do wykonywania zespołu ratownictwa medycznego, podawanie leków przeciwdziałających tym objawom i, tak jak wcześniej wspomniałem, po konsultacji z lekarzem dyżurnym oddziału udarowego można podać leki, które niejako by cofają objawy udaru lub już rozpoczynają ten proces leczenia. Zgodzę się z kolegą, że zapomniałem wspomnieć o tym, że dyspozytor powinien powiadomić izbę przyjęć, ten oddział ratunkowy, że taki pacjent do nich przyjedzie. Generalnie zasadą powiadamiania SOR-u o pacjencie w stanie ciężkim jest przyjęte ogólnie w całej Polsce, tak żeby nie tylko oddział udarowy i zespół udarowy mógł się przygotować, ale żeby też zespół SOR-u wiedział, że przyjdzie do nich pacjent w ciężkim stanie i żeby ten pacjent nie stał w kolejce, bo można czasem pominąć ten element powiadomienia triażu, powiadomienia SOR-u i wtedy niepotrzebnie wkrada się taka nerwowość, że nie powiadomiliśmy, że mamy uzgodnione miejsce z oddziałem udarowym, a SOR nie wie, więc trzeba wykonać jeden, dwa telefony więcej, żeby tego pacjenta jak najszybciej przekazać w dobre ręce. Bardzo dziękuję. Czy w praktyce ratownictwa medycznego mogą być stosowane wszystkie niezbędne procedury, które obowiązują w ostrej fazie udaru mózgu? A jeśli nie, to co stoi na przeszkodzie ich stosowania? Odpowiedź na to pytanie poproszę Krzysztofa Wilczka. No oczywiście nie, bo to co też pan doktor wspomniał, tromboliza, trombektomia są to zabiegi specjalistyczne, które nie mogą być wykonane na poziomie ratownictwa medycznego. Jeśli chodzi o to, co możemy zrobić na poziomie ratownictwa medycznego, ten telefon do lekarza specjalisty to jest ogromna pomoc i też wiem, rozmawiając z kolegami, że jest wykorzystywana, czyli możemy się wspierać wiedzą fachową, jeśli mamy podejrzenia, możemy się wspierać tą radą podczas tego, co mamy wykonać, jakie ewentualnie leki możemy podać. Na pewno obniżanie ciśnienia tętniczego powinno być co najmniej konsultowane z lekarzem specjalistą. Na pewno pierwszym badaniem, które powinniśmy zrobić, to tak troszeczkę humorystycznie, koledzy na pewno będą wiedzieć, dlaczego o nim powiem, jest
zderzenie z glikemii. Bardzo niestety, już teraz, chociaż teraz troszkę mniej, ale bardzo często swego czasu tą tak zwaną trombolizę na sorze wykonywało się na poziomie podania glukozy pacjentowi, obudzenia, przywitania się. Także bardzo ważne, na pewno bardzo ważne jest zmierzenie wszystkich parametrów. Tak? Glikemia jest takim pierwszym parametrem, który może dawać różne objawy, nawet sugerujące udar, więc to jest pierwszy parametr, który powinniśmy zmierzyć. Bardzo dziękuję. O odpowiedź na to samo pytanie poproszę doktora Karlińskiego. Ja bym powiedział może w ten sposób, że z mojej perspektywy właśnie neurologa udarowego, tak naprawdę moje główne oczekiwanie względem zespołu ratownictwa jest takie, żeby pacjent trafił do nas jak najszybciej i żebyśmy właśnie w miarę możliwości wiedzieli, że ten pacjent do nas jedzie. Bo tak jak wszyscy mówiliśmy, ta notyfikacja w niektórych częściach Polski działa całkiem nieźle, w innych działa powiedzmy sobie umiarkowanie, natomiast w niektórych, na przykład na Mazowszu, nie działa w zasadzie w ogóle. I to jest problem, który tak naprawdę jest problemem trudnym do rozwiązania, jeżeli nie mamy jasnej procedury narzuconej z góry, której musimy wszyscy przestrzegać, dlatego że bardzo wiele tkwi w głowach wszystkich aktorów, którzy uczestniczą w przekazywaniu pacjenta. I ja ze swojej strony tylko bym naprawdę jeszcze apelował do wszystkich Państwa, którzy nas słuchacie. Wbrew pozorom to, że dzwoni się i rozmawia z neurologiem, nie z SOR, tylko z neurologiem i uprzedza się go o tym, że będzie jechał pacjent, którego można aktywnie leczyć, naprawdę bardzo dużo zmienia. I też nie obawiajcie się Państwo, że usłyszycie informację, że nie ma wolnych łóżek udarowych. To jest oczywiście bolączka, którą mamy od lat w naszym systemie i która tak naprawdę powinna być rozwiązana w taki sposób, że przestajemy raportować wolne łóżka udarowe, dlatego że tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że jakikolwiek oddział udarowy nie będzie w stanie zabezpieczyć przynajmniej jeszcze jednego łóżka dla pacjenta, którego można aktywnie leczyć reperfuzyjnie. To jest rzecz, która jest tak naprawdę nie do przyjęcia. Ja wiem, że ona się zdarza, natomiast też doskonale wiem, tak jak i pewnie spora część z Państwa, że raportowane ilości łóżek udarowych, tak zwanych wolnych, niestety nie zawsze są zgodne ze stanem faktycznym i zazwyczaj są, delikatnie mówiąc, zaniżane. Jest to rzeczą nagminną, że na Mazowszu, czyli dość dużym województwie, liczba wolnych łóżek udarowych wykazywanych do systemu wynosi literalnie 1, 2, 3, a czasem nawet 0, lub też suma ta jest ujemna, dlatego że niektóre oddziały wykazują -7, -10. No, wszyscy doskonale wiemy, że niestety nie jest to prawda, a jest to też problem, który tkwi właśnie w nas. Więc róbmy to, co możemy zrobić w tym momencie sami, to znaczy dokładajmy maksymalnej ilości starań, żeby ta komunikacja i przepływ pacjenta przebiegały jak najsprawniej. Dziękuję bardzo. Dlaczego ponad połowa chorych z udarem mózgu dociera na szpitalne oddziały ratunkowe poza 4,5-godzinnym oknem terapeutycznym? Co należy zmienić, aby poprawić te statystyki? O odpowiedź na to pytanie poproszę pana Krzysztofa Wilczka. No myślę, że tutaj ten wątek już też wspomnieliśmy wcześniej o tym, czyli tak jedna część to jest właśnie te udary tak zwane na śnie, tak? Czyli nie znamy początku tych objawów. Tak samo pacjenci, którzy bagatelizują to, co tutaj pan Piotr powiedział, bagatelizują objawy, tak? Najczęściej starsi ludzie. I może ruszać ręką, bo tak ma być. To są najczęstsze przyczyny. Jeśli chodzi o pacjentów, których rozpoznamy, świeży udar. Ja obecnie w swojej pracy nie spotkałem się, abym nie znalazł na czas miejsca udarowego, konsultując się z oddziałem ratunkowym czy z oddziałem udarowym. Nie zdarzyło mi się to, o tym nie słyszałem, więc jakby ja bym ten problem bardziej do świadomości pacjentów, takiej ogólnopolskiej świadomości, czy tym bardziej może nawet takiego nauczania poprzez lekarzy rodzinnych, zwracania uwagę szczególnie u ludzi starszych, tak, na pewne objawy. Czy to nadciśnienie, które nie jest,
nie może sobie lekarz rodzinny, bo czasami tak bywa, przez jakiś czas próby leczenia nie może sobie wysyłać, więc nie wysyła do specjalisty, dalej próbuje najczęściej. To nadciśnienie, no, jak wiemy, też jest, może być jednym z przyczyn. Tak samo, no, taka informacja właśnie dla samych pacjentów, tak, na co mają zwrócić szczególną uwagę, jeśli wystąpią jakieś objawy. Dziękuję. A co w sytuacji, jeśli zbliża się koniec 4,5-godzinnego okna czasowego, jest pandemia, a karetka jest odsyłana z jednego szpitala do drugiego? O odpowiedź na to pytanie poproszę doktora Karlińskiego. Dziękuję za to pytanie. Więc karetka z pacjentem z udarem mózgu w oknie terapeutycznym do leczenia nie ma prawa być odsyłana ze szpitala do szpitala. I akurat właśnie tym elementem, który w mojej ocenie powinien gwarantować to, że pacjent w oknie jest, jakby przechodzi obok całego standardowego triażu, jest właśnie komunikacja z oddziałem udarowym. Dlatego, że jeżeli neurolog na biurze będzie wiedział, że jest pacjent, którego potencjalnie mógłby leczyć, on naprawdę dołoży starań, żeby tego pacjenta być w stanie przyjąć i obsłużyć w takim czasie, żeby to leczenie mogło być zastosowane. To jest jedna kwestia. A druga jest taka, że 4,5 godziny jest to oczywiście okno terapeutyczne, tak zwane standardowe, ale musimy mieć świadomość, że 4 godziny 33 minut albo 35 minut od zachorowania to też jest czas, kiedy tak naprawdę zdecydowana większość pacjentów to leczenie otrzyma. To nie jest jak z rozkładem jazdy pociągu, że nie zdążyliśmy na pociąg, pociąg odjechał, już nie będziemy w stanie kontynuować podróży. Ten pociąg tak naprawdę odjeżdża cały czas. Im później, tym mniejsza szansa poprawy, ale na 4:30 zegar nie staje w miejscu, to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że no, trombektomia mechaniczna daje nam możliwość leczenia do 6 godzin, więc mamy jeszcze 1,5 godziny dodatkowego czasu, co prawie na pewno u chorego, który przejeżdża 4,5 godziny od zachorowania, wystarczy, żeby leczyć go w ośrodku wykonującym trombektomię na miejscu. Natomiast niestety nie wystarczy, żeby przeprowadzić diagnostykę w podstawowym oddziale udarowym i przesłać tego chorego na trombektomię. Ale to jest przedmiot zupełnie osobnej dyskusji, czy pewnych pacjentów w pewnych oknach czasowych nie kierować bezpośrednio do ośrodków trombektomijnych, licząc na to, że tam będą mogli być leczeni trombektomią. Dlatego, że po pierwsze, nasz system nie jest przygotowany na to, żeby ośrodki trombektomii przyjmowały dużo, dużo więcej pacjentów, bo brak im łóżek, a po drugie, brakuje też mocnego umocowania w wynikach badań z randomizacją. A te wyniki, które mamy na dzień dzisiejszy, akurat sugerują, że być może model, tak jak mamy aktualnie, czyli leczenie w podstawowym oddziale udarowym i następnie przesłanie do oddziału specjalistycznego, który może wykonać trombektomię, rzeczywiście ma sens. Dziękuję. Dziękuję panom bardzo za rozmowę, a państwu za uwagę. Dziękuję.